Dzień dobry wszystkim Wam, którym chce się słuchać i poświęcać swój czas na to, żeby słuchać tego, co mam tutaj do powiedzenia. Zmiana nastąpiła okoliczności, w których mówię do Was. Scenografia nam się zmieniła. Ale temat wiodący jest ten sam, czyli metoda Dom Rehab, bo o to tutaj chodzi. Zdrowe relacje, co to jest w ogóle? Czym są, jak uzdrowić relacje, skąd wziąć zdrowe relacje w sytuacji, w której przez lata było słabo. Były uwikłania, były nadmiarowe połączenia, były takie zaczepy. Nie, to trudno nazywać relacjami, to raczej zaczepy, bo moje relacje do tej pory były jakiej jakości? No były relacje na przykład takie, bójcie się mnie. Nie? Takie relacje zastraszające, trzymające napięcie, podnoszące niepokój i obawę. Czyli nie wiadomo było, czy ja wrócę, czy nie wrócę, dokąd ja w ogóle wyszedłem i czy ja w ogóle przeżyję. To jest jeden rodzaj relacji, który ja utrzymywałem z moimi bliskimi, z moim otoczeniem. A jest też inny rodzaj relacji, czyli opiekujcie się mną. Czyli ja, nieustający, ciągły pacjent, którego trzeba ciągle holować, ratować, wyciągać, załatwiać, naprawiać, poprawiać, uzupełniać, ostatecznie dostarczyć na detoks albo dostarczyć do tej czy innej terapii, do tego czy innego ośrodka. Nie? Taki rodzaj relacji. Utrzymywany przeze mnie ze światem najbliższym. Jest jeszcze taki rodzaj relacji, który powoduje, że ja nie dorastam, ja nie dojrzewam, ja nie dorośleję. Czyli taki rodzaj relacji pod tytułem będę ciągle dzieckiem, a ty bądź moim, no trudno nazwać rodzicem nawet, raczej naprawiaczem, załatwiaczem, upominaczem, przepraszaczem, apologetą, nie? Tymi wszystkimi takimi narzędziami moimi? Chyba tak. Bo kiedy ja myślę o sobie i o swoich doświadczeniach, to raczej ci moi bliscy byli jako narzędzia do załatwiania różnych rzeczy przeze mnie. No i potem idę do terapii i znowu słyszę, że no tak, dom rodzinny, że relacje z tatą, że relacje z mamą, jakże łatwo pozostać dokładnie w tym samym, w czym byłem. Czyli, jak mówi moja przyjaciółka z grupy Połączeni, taką hubą. Ja przyrastam jak huba i wysysam soki ożywcze, soki życia z moich bliskich, z mojej rodziny. Jestem hubą. To kolejny taki rodzaj relacji, grzyb. Wielu z nas, mnie też przez lata to wystarczało, to mnie jakoś tak satysfakcjonowało. Znaczy ja chyba nie wiedziałem, że mógłbym inaczej. Więc jak w tej terapii się jeszcze dowiadywałem, że to idzie z domu rodzinnego, no to już miałem oczywiście wyznaczonych winnych i tak naprawdę to oni mieli się zmienić. Bo to ja szedłem sobie do terapii, robiłem sobie robotę terapeutyczną, to znaczy w dużej, ogromnej części robił ją ktoś za mnie, tak? Bo mnie przecież motywował i przyciskał gaz. Ja wykonywałem niektóre polecenia, a niektórych nie. No i wykonując tę robotę, potem wracałem sobie do domu rodzinnego czy do jakiegoś innego systemu. No i oczekiwałem, że oni, ci tamci, też się zmienią, tylko jak oni mieli się zmienić? Ano tak, jakby mi pasowało. Najlepiej tak, jakby mi pasowało. Czyli oni niczego nie rozumieją, często mówiłem. Oni się nie zmieniają, oni nie rozwijają się. No i ja myślę, że to uzdrowienie moich relacji, to raczej w mojej głowie brzmiało, żeby one były takie, jak mi pasują. Tak naprawdę, żeby poza tym, że ja nie biorę, nie piję, nie kaleczę się, nie robię jakiejś destrukcji w swoim życiu, to żeby poza tym nic więcej się nie zmieniło. Nie? Czyli żeby mama znowu nadal robiła kanapki, żeby mama nadal załatwiała i poprawiała i uzupełniała, żona albo ktoś tam jeszcze, żeby nie brzęczał. Nie, żeby się nic nie zmieniło.
Dlatego zanim ja zacznę krzyczeć o uzdrowieniu relacji, moich relacji, wytrzeźwieniu moich relacji, to muszę zobaczyć, zdefiniować, co tak naprawdę ja mam na myśli. Który rodzaj relacji ja teraz chciałbym mieć. Kiedy prowadzę grupę połączeni, to grupa dla rodzin, grupa, która się dość tak regularnie i od dość długiego czasu, bo to już ponad półtorej roku chyba, ta grupa się spotyka, widzę ludzi, którzy rozwijają się w rozłączeniu. Dlatego ta grupa nazywa się połączeni, bo chodziło o to, że ich, moją rodzinę, nasze rodziny, rodziny w ogóle, bardzo często charakteryzują takie nadmiarowe połączenia. Ludzie chodzą na jednym układzie nerwowym. No i to nie jest dobre dla nikogo, dlatego że to redukuje pewne role i tożsamości, które ja powinienem realizować w swoim życiu. Czyli moja mama prawdopodobnie zapomniała być człowiekiem, zapomniała być kobietą, zapomniała być kimś tam jeszcze, bo stała się tylko moją mamą, rodzicem. Choć tak jak mówię, no pewnie zredukowałem ją jeszcze bardziej. Chyba zredukowałem ją do jakiegoś narzędzia. No i jak ich redukuję, tych ludzi? No to oni w tym zredukowaniu trwają. Oni w tym zredukowaniu próbują żyć. To jest nieszczęście, oni próbują w tym żyć. Kiedy przychodzą do grupy i bardzo często mi mówią, robimy wszystko, żeby nasz syn przestał ćpać, to ja im wierzę. Ja myślę, że oni robią dużo więcej niż wszystko. Oni już dawno złożyli w siebie w ofierze. Dlatego mówię im, to przestańcie to robić, bo on umrze za chwilę. A wy zanim pójdziecie w tę otchłań, bo to zassie was, to jest taka energia straszna, niszczycielska, że was zassie. Więc oni się wtedy gubią, ale co my mamy robić? No, zacznijcie swój projekt. Projekt ja. Tak? Masz na imię Kasia, to zacznij projekt Kasia, Zosia, Marysia. Ty zacznij, ojcze, projekt Jan, Kazimierz, ktoś tam, swój własny projekt. Wtedy będziesz miał na tyle energii, mocy i zasobów, żeby temu komuś, czy to jest dziecko, brat, czy ktoś tam, móc pomóc wymiernie, prawdziwie. Nie? Bo to o to chodzi, żeby pomagać skutecznie. No i zaczynają już pracować. Nagle odkrywają swoje zasoby, swoje potrzeby. Pytają się, ej, byłem dzisiaj na kolacji, byłem w teatrze, oh my god, albo mówią o tym, że o, jest niedziela, a my nie musimy szukać naszego dziecka po melinach. Nie jeździmy za nim, to coś nowego. Nie? Wiecie, to pokazuje, jak wielka redukcja nastąpiła, jak wielkie spustoszenie nastąpiło w tym systemie rodzinnym. Więc żeby uzdrowić relacje, wytrzeźwić te relacje, to jak już człowieku, pójdziesz sobie na terapię i zrobisz sobie z wielkim wysiłkiem całej rzeszy, całych szwadronów ludzi tę terapię, to zajmij się tym dalej i rób sobie ją na własny koszt. A wy rodzice, wy tam całe konstelacje wokół tych ludzi, róbcie swoje projekty. Tak? Idź na grupę, znajdź grupę, nawiąż z nimi kontakt, zapytaj, ej, jak wy to zrobiliście, jak wam to idzie i zrób dokładnie to, co oni ci mówią, bez względu na to, jak bardzo się tego boisz, jak bardzo to jest niepewne, jak bardzo to jest nowe i zaskakujące. Idź swoją drogą i postaw granicę sobie. Postaw sobie granicę. I ty, rehabilitowany, i wy, rodzino, postawcie sobie granice, każdy sobie. Bo jak zaczniemy stawiać granice innym ludziom, to będą zasieki polaminowe. A jeżeli postawię granice sobie, to będzie przestrzeń do życia dla mnie samego. Ja tak myślę, że to o to chodzi z tym uzdrowieniem relacji, jeżeli one mogą zostać uzdrowione, to w ten sposób. Masz sprawę do załatwienia w swojej trzeźwości, zanieś ją na meeting. Masz sprawę do załatwienia w
w swoim rodzicielstwie, w swoim małżeństwie z kimś, kto jest chory przewlekle, zanieść ją na grupę dla osób, no nazwijmy ich współuzależnionych albo uwikłanych. Tak to widzę, tak też to robię w grupie połączeni, choć właściwie ta grupa to już robi to samodzielnie, czego i Wam życzę. Dzięki.